Tak, pamiętam, że po raz pierwszy zobaczyłam księdza Karola Wojtyłę 23 stycznia 1951 roku, a dlatego tak pamiętam, bo to było w 3 dni po zabawie karnawałowej w internacie sióstr nazaretanek, u których mieszkałam. Nie wszystkie miałyśmy partnerów do tańca. Jedna z koleżanek przyprowadziła kolegów do tańca, po czym po 3 dniach przyszła i powiedziała: za to, że wam załatwiłam tancerzy, pójdziecie ze mną do kościoła, bo jest tu taki ksiądz, który chce rozśpiewać kościół. No więc myśmy tylko zapytały, czy ci panowie też będą. No i poszłyśmy do tego kościoła. I wtedy pierwszy raz, także tą datę doskonale pamiętam. W tym samym dniu zresztą mój mąż także poznał ojca księdza Karola Wojtyłę. Bo ja lubię śpiewać, więc chętnie chodziłam na te próby śpiewu. Nowością natomiast dla mnie był zaproponowany przez księdza chorał gregoriański, więc to też było interesujące. Jeszcze taki ksiądz nam zaproponował wkrótce, żebyśmy się spotkali także na modlitwie i pogańską porę wymyślił, mianowicie co środę o 6 rano w kościele świętego Floriana. Kto chciał, ten przychodził. Czasem było osób 6, czasem 8, a czasem 2. No jak tam komu wypadały zajęcia, albo jak był wyspany. Wtedy już obserwowałam jedną rzecz, że ksiądz jak wchodził do kościoła, to nie szedł do zakrystii, tylko klękał przed ołtarzem i modlił się i dopiero potem szedł do kościoła. Tak samo po mszy świętej bardzo długo się przy ołtarzu modlił. Nawet raz zapytałam, no bo to człowiek młody ma różne wątpliwości, pytania i ciekaw jest wielu rzeczy. Co ksiądz przeżywa, odprawiając mszę świętą? I pamiętam dokładnie, że mi powiedział: w czasie mszy świętej ja sprawuję ofiarę mszy świętej, a przeżywam przed i po. Ten kontakt był taki bardzo dziwny, bo on się nie opierał ani na jakichś namowach, ani na deklaracjach, ani tylko jakaś taka była wewnętrzna potrzeba przyjścia na tą mszę świętą. Wkrótce stałam się penitentką także i potem już pracując w Bielsku dojeżdżałam do Krakowa do spowiedzi do księdza Wojtyły. To wszystko było u świętego Floriana. Ksiądz powiedział, że jeszcze nigdy nie widział kwitnących krokusów. My też nie. I postanowiliśmy w niedzielę przewodnią, czyli pierwszą po Wielkanocy, pojechać do Zakopanego, żeby obejrzeć krokusy. I na dworcu kolejowym pociąg z Krakowa wyjeżdżał o północy. Jechał aż do rana do Zakopanego. Zjawiło się 5 dziewcząt z Nazaretu i szukamy teraz, kolegów nie widać, księdza nie widać, ale jakaś taka trochę sylwetka podobna, pan w pompach i z chlebakiem. Okazało się, że to jest ksiądz. Pierwszy raz zobaczyłyśmy księdza bez sutanny. Zawsze chodził w sutannie i tylko w sutannie. No i mówimy, no ale przybiegł Jacek, powiedział, że nie pojadą, konsternacja, no jak to, ksiądz pojedzie sam z dziewczynami? To było w tamtych czasach nie do pomyślenia i ze względów obyczajowych, i ze względu bezpieczeństwa takiego politycznego, bo księżom w ogóle nie wolno było utrzymywać kontaktów z młodzieżą, to było tępione i pilnowane, no a z drugiej strony internat zamknięty na klucz i gdzie my się podziejemy do rana. Ksiądz podjął bardzo taką odważną, męską decyzję, że jedzie sam z tymi dziewczynami, z pięcioma. W pociągu był tłok,
było tylko jedno miejsce siedzące w przedziale, no więc stali, jedna osoba siedziała, rotacyjnieśmy z tego korzystali, ale w korytarzu też ludzie stali. Jak tu się zwracać do księdza? Zawsze zwracaliśmy się, proszę księdza. Jak zaczniemy tak teraz mówić, narazimy księdza, no i siebie, bo niedozwolone były takie kontakty księdza z młodzieżą. No ale tak, że kluczyłyśmy, kombinowałyśmy, tak mówiłyśmy nijako, było to bardzo męczące. Dojechaliśmy do Zakopanego, no i wtedy jakoś mi przyszedł do głowy taki pomysł. Mówię dziewczynom, to ja zaproponuję księdzu, żeby będziemy do niego w takich sytuacjach mówiły wujku, żeby... Ale nie bardzo wierzyły w to, że się zgodzi. Niemniej jednak, jak przyjął tą propozycję, po chwili namysłu przyjął tą propozycję, dobrze, możecie mówić wujku. Więc to była taka ta bardzo historyczna chwila. Po powrocie do Krakowa byłyśmy ogromnie dumne z tego, że wróciłyśmy z wujkiem. No i od tego czasu aż do końca był dla nas wujkiem. W 1951 roku, kiedy spotykaliśmy się na mszach świętych u świętego Floriana, wprowadził tak zwane msze święte recytowane, kiedy myśmy mówili to, co zwykle ministrant mówi, czyli wprowadzał nas w to, co potem ustanowił Sobór Watykański II, że wierni współodprawiają nabożeństwo. Było to jakieś prorocze dla mnie, a także w takich bardzo osobistych, drobnych sprawach. Na przykład nasz syn młodszy urodził się w styczniu, ja napisałam, że proszę, żeby ochrzcił i jakie imię wybrałam, Grzegorz, i wtedy wujek odpisał, wybierzemy mu na patrona świętego Grzegorza Wielkiego i ochrzcimy 12 marca. Tak było w starym kalendarzu. Teraz Grzegorz jest 3 września, ale nasz syn obchodzi dzień swojego chrztu, imieniny w dniu swojego chrztu, co jest bardzo sympatyczne i dla nas miłe. I też uważamy, że to było prorocze, bo wydarzenie miało miejsce w 1961 roku, a Sobór Watykański później, prawda? No więc takie to w małych i wielkich sprawach wyprzedzał czasy i myślenie. Wszystko, co miało związek z księdzem Karolem Wojtyłą, było dla nas jakoś takie naturalne i oczywiste, i nic nas u niego nie dziwiło. Równocześnie mieliśmy chyba gdzieś taką podświadomość, że obcujemy z kimś niezwykłym, co się na przykład wyrażało między innymi chyba tym, że mimo, można by rzec, dużej zażyłości, i mimo tego, że w naszym gronie byli jego rówieśnicy, nikt nie był z nim po imieniu. Nikt nawet nie mówił o nim ksiądz Karol, bo to nam się wydawało zbyt poufałe. Wujek miał w sobie serdeczność, ten wyraz, prawda? Ale zawsze z największym takim szacunkiem się mówiło i to był taki jakiś naturalny dystans. Myśmy czuli tą wielkość, do której byliśmy dopuszczani w jakiś sposób. Ale nie ocenialiśmy tego w kategoriach jakichś awansów, takich w hierarchii, prawda? Aczkolwiek gdzieś to tam kiełkowało widocznie w podświadomości, bo kiedy dyskutowaliśmy w 1952 roku o tym, że ksiądz prymas Wyszyński dostał kapelusz kardynalski, to tutaj jakoś to w dyskusji wynikło. A to taka śmieszna historia była. Ja to
czasem porównuję z historią ze Starego Testamentu, jak to Pan Bóg przemówił przez oślicę Balaama. I jak to młodzi ludzie, 20-letni, to jeden kapelusz, a tam się należy więcej. Zaczęliśmy się wymądrzać, narzekać na Watykan, na papieża. Kraj taki duży, katolicki, a mamy tylko jeszcze żył kardynał Sapieha, a nam się należy przynajmniej trzech. I to taka była dyskusja. Pamiętam, jak dziś szliśmy wtedy przez plac Matejki w Krakowie. Wujek z nami. I przysłuchiwał się, jak zwykle przysłuchiwał się tylko. I w pewnym momencie ja mówię tak, a przestańcie się kłócić. I wujek będzie wkrótce biskupem, potem kardynałem, a potem pewnie papieżem. No, ja wiem, że w tej chwili to bardzo dużo osób mówi, że przepowiedziało to papieżowi, ale ja mam na to dokumenty. Potem, jak został kardynałem, złożyliśmy życzenia i mam do dziś taki list, w którym pisze: a Danusię bym wcale chętnie zobaczył, bo dawno i nieraz o tym prorokowała. A kiedy przyjechaliśmy z platerami na Wielkanoc w 1988 roku do Watykanu, to wujek mówi, a to wszystko przez nią, bo ona mówiła, wujek będzie papieżem. Myśmy zawsze widzieli w nim osobę duchowną. Osobę duchowną, przyjaciela może. Nie śmialiśmy się na oczy, myśmy się raczej czuli jego uczniami niż przyjaciółmi. Przyjaciółmi to pozwoliliśmy sobie nazwać się dopiero wtedy, kiedy otrzymaliśmy po ostatniej wizycie naszej rodzinnej w styczniu 2005 list, w którym właśnie wujek pisze: dziękujmy Matce Boskiej i Panu Bogu i Matce Boskiej za 54 lata znajomości i przyjaźni. I wtedy to tak mi się skojarzyło, już nie jesteście moimi uczniami, lecz przyjaciółmi, jak w Ewangelii. Ale dopiero jak to napisał, tak ośmieliliśmy się nazwać przyjaciółmi. Nie dlatego, żeby nam ktoś zakazywał, tylko to był dla nas tak wielki, to było szczęście nasze po prostu. A jeszcze mogę opowiedzieć jedną historię ciekawą, która we mnie straszną zazdrość wzbudziła przed 50 kilku laty. Otóż kiedy siostrom nazaretankom odebrały władzę internat, no to poszliśmy do wujka, staraliśmy się to odzyskać, ale mówimy, no to w tym roku nie będzie tradycyjnego, dorocznego balu akademiczek, skoro siostrom odbierają. A wujek powiedział, nie, z niczego do końca nie rezygnujcie. A przyjdzie wujek do internatu, przyjdę. No więc była ta skromna kolacja u sióstr, smażony dorsz i surówka z kapusty kiszonej, ale dużo radości i zabawy. I kolacja była przy ziemiu, w refektarzu, a bawiłyśmy się w takiej salce na parterze. I taka była tradycja, że na tą kolację schodziło się krokiem poloneza, parami na dół. I tak jakoś się stało i wujek przyszedł na to, jak zwykle, przyglądał się naszej zabawie, oklaskiwał jakieś tam występy, ale tak z boku nam się przyglądał. No i nadszedł ten moment zejścia do refektarza, okazuje się, że dla jednej z koleżanek brakło pary. Ola była polonistka, młodsza o rok ode mnie. Brakło dla niej pary i wtedy wujek do niej podszedł, podał jej rękę i w ostatniej parze zeszli do tego refektarza. No to wzbudziło taką zazdrość we mnie i nie tylko we mnie, ale chyba we wszystkich, że ona miała zaszczyt z księdzem krokiem poloneza zejść na dół. Więc był taki uważny na drugiego człowieka. We wszystkim i w zabawie też. Jestem przekonana o tym, że te nasze wyjścia w plener, wyjścia w przyrodę,
to były bardzo ważne i że wujek do tego przywiązywał bardzo dużą wagę. Nie tylko cieszył się wycieczką, przygodą, przyrodą, ale był w czasie tej wycieczki także duszpasterzem. On był zresztą w każdej sytuacji duszpasterzem. To było niesamowite. On był w każdym. No przecież nawet na tym balu nazaretańskim. Czy to nie był gest duszpasterza? Nie zostawiajcie, nie zostawił owieczki samej, prawda? W zabawie też wymaga owieczka opieki. Prawda? Więc on był w każdej sytuacji duszpasterzem, czego mi się zdaje, że teraz bardzo księżom brakuje. Więc ja byłam, no więc taka wycieczka, wszystko jedno, czy to był biwak nad jeziorem, czy to była wycieczka górska, ona powoduje to, że człowiek się otwiera bardziej. Że się otwiera bardziej i że się pokazuje bardziej. Bo nie tylko przez to, co mówi, nie tylko przez to, co narzuca sytuacja, ale czuje się człowiek no, wolny, swobodny, jest bardziej spontaniczny i bardziej prawdziwy. I chyba wtedy także ludzie potrzebowali przekazać coś z tego, czy zapytać się o coś, bardziej czuli się swobodni na takich wycieczkach. Ja byłam o tyle w innej sytuacji, że ja byłam penitentką księdza Karola Wojtyły jeszcze z czasów świętego Floriana. I potem, kiedy już skończyłam studia i pracowałam, to przyjeżdżałam do spowiedzi do Krakowa. I tak było, dopóki był biskupem pomocniczym. Jak został ordynariuszem, to nie odmówił, ale były trudności z porozumieniem się, z ustaleniem, bo ustalił, a potem, no jeszcze to były czasy, kiedy telefon był luksusem, prawda, i trzeba było kogoś posyłać, niech nie przychodzi, bo ja wyjeżdżam, prawda? Stało się o tyle trudne. Niemniej jednak, jak zaistniała taka ważna, duszna potrzeba, to wujku od konfesjonału, ale też jeszcze korzystałam przez te lata biskupie z tego, że mogę się wyspowiadać u niego na kajakach. Na wycieczkach. I była też taka moja duża przygoda. Jakoś nie mogliśmy się umówić, wujek już był biskupem, tak. Nie mogliśmy się umówić na spowiedź, no a mnie bardzo zależało na tym. No więc po drodze jak jechaliśmy na kajaki, wysiadamy w Olsztynie, biegamy po kościołach. Nie da się. Kościoły pozamykane. No i wujku, co zrobimy? No a może, a wujek mnie nie może poza kościołem. Musiałbym mieć kratkę. To było przed Soborem Watykańskim II. Musiałbym mieć kratkę. Nie mogę kobiety spowiadać bez kratki. I wtedy mój mąż z patyczków takich trawką powiązał te patyczki w kratkę, zrobił ramkę i w plenerze wyspowiadałam się przez tą kratkę. Myślę, że to była dość niezwykła spowiedź. Dla mnie na pewno, no a w ogóle rzadka. W każdym razie, no ale to widać, jak bardzo w każdej sytuacji był duszpasterzem. Zarówno w górach, jak i na kajakach, porządek dnia i regulamin to był dostosowany do obowiązków kapłańskich księdza Karola Wojtyły. To było przed Soborem, myśmy zaczęli przed Soborem Watykańskim, potem było po. To już było jasne, kiedy msze święte były tylko przed południem. Nie było popołudniowych mszy świętej. Ostatnia mogła się kończyć o 1:00 po południu. Wiem, bo ja ślub brałam tak, żeby wszyscy zdążyli przyjechać. No więc, także to była
Jego obowiązkiem było odprawienie mszy świętych. I naszym obowiązkiem było umożliwienie mu odprawienia tej mszy świętej, a naszym przywilejem był udział w tej mszy świętej. Nie było obowiązku, to była dobra wola. Ktoś bardzo źle się czuł, to nie przyszedł. Został w namiocie. A kto chciał, to przyszedł. Przychodzili na ołów wszyscy. I zaczynało się, on wstawał wcześniej niż my. Na przykład w górach, no to mniej więcej tak jak my, ale też już jak myśmy wychodzili ze śpiworów, to on już się modlił. Już odmawiał brewiarz. Na kajakach, jak myśmy się budzili, dyżurna łódź robiła pobudkę, to okazało się, że wujek już siedzi przed namiotem i czyta albo odmawia brewiarz i jest już po kąpieli. Jest już po pływaniu. Ja pamiętam, że raz bardzo chciałam wcześniej się wykąpać i mi się wydawało, że jeszcze wszystko śpi łącznie z jeziorem. Poszłam tam gdzieś za krzaki do wody i nagle słyszę plusk, przeraziłam się, że to jakiś smok. I szybko uciekłam, widziałam, że to wujek płynie i to już wraca z drugiej strony jeziora. Ale to było jeszcze przed tym, zanim został biskupem. Bo jak został biskupem, tośmy się poczuwali do obowiązku takiego, żeby któryś z panów zawsze dyskretnie był w pobliżu, jak płynie, żeby dyskretnie asekurować. Bo to już był obowiązek taki nasz jako... jako wiernych, jako owieczek. Ale właśnie jak mówię, ponieważ do jego obowiązku on odmawiał sobie brewiarz zwykle wcześniej, potem była msza święta, mieliśmy komisję liturgiczną, której przewodniczył już dziś Heidel. Przygotowywali ołtarz albo z kajaków, nałożony jeden na drugi, albo dwa wiosła przywiązane do drzew i na to się nakrywało. To było, potem rozkładali te paramenty. Potem nam już dzieci podrosły, to mieliśmy młodszych ministrantów, a tak to starsi służyli do mszy świętej. I w czasie mszy świętej było takie mini kazanie, jedno lub dwa zdania do przemyślenia w ciągu dnia. I czasem do tego wracało się wieczorem przy ognisku. Jak powstały jakieś pytania, albo jak wujek powiedział, no i co myśleliście o tym? A czasem nie. Więc to nie było tak, nie był żaden rygor. No i potem i wujek, a wieczorem spotykaliśmy się, jak już wrócili, dobijaliśmy do brzegu, rozbijaliśmy biwak po posiłku, zbieraliśmy się przy ognisku. To była już taka konieczna ceremonia, to ognisko. Nawet jak deszcz padał, to tam gdzieś choć troszkęśmy chcieli być razem. No i tam śpiewaliśmy, rozmawialiśmy. Poruszaliśmy jakieś tematy, czasem to było związane z kalendarzem, na przykład jak to było gdzieś w okolicy 1 sierpnia, to wspominaliśmy powstanie warszawskie, bo byli wśród nas uczestnicy powstania także, jak jakaś wiadomość taka inna. Czasem była to jedne wakacje na kajakach, to była dyskusja na temat rozmów starego diabła z młodym. Z Luisem to była taka dyskusja, różne tematy, ale głównie śpiewaliśmy. Wujek bardzo lubił śpiewać, było łodzi zwykle, powiedzmy, tak dla dobrego liczenia 15, czyli 30 uczestników. To przy ognisku to szło, każdy musiał podać jedną melodię, jedną piosenkę i to takie przynajmniej 3 rundy szły. A śpiewaliśmy wszystko. Śpiewaliśmy harcerskie piosenki, piosenki Mazowsza i Śląska. Śpiewaliśmy jakieś studenckie piosenki. I wujek ze swoich młodych lat jakieś piosenki śpiewał. Także repertuar był bardzo, bardzo taki szeroki. A zapomniałam, że o co pan pytał. Pytałem. Nie, to bardzo cenne, co pani mówi. Aha, już wiem, co jeszcze powiem. No i ale czasem zdarzały się nam
pomyłki na trasie. I na przykład kajak, bo zawsze była łódź służbowa otwierająca i łódź służbowa zamykająca. Otwierająca łódź zwoływała, żeby o czasie wszyscy wypłynęli i pilnowała trasy i przenosek. Notabene, przenoski czasem bywały długie i ksiądz nosił na równi z nami kajaki. Zresztą mamy takie piękne zdjęcie, zawsze się żartuję, jak to przy Ojcu Świętemu jeszcze pokazywałam tu kiedyś, jak to dobrze było w PRL-u, kto w PRL-u nosił kajaki? Jeden papież, jeden senator, jeden baron i trzech profesorów habilitowanych. Bo tacy ludzie wyrośli z tego środowiska. No i pewnego razu gdzieś tam się ktoś, jak to się u nas mówiło, zaszlajał, czyli został z tyłu, zgubił ten ciąg łodzi, który płynął za łodzią służbową, przecierał się i gdzieś w jakąś odnogę jeziora nie mogli dotrzeć, zresztą nie dotarli nawet na miejsce, musieli rozbić gdzieś biwak tak na dziko, po ciemku, no i jak wylądowali na brzegu, bo już była noc głęboka, jak wylądowali na brzegu, wyładowali się z tego kajaka, to wujek wyjął latarkę i mówi, za te całodzienne harce zmówię brewiarz przy latarce. Tak sobie zrymował, ale nie zrezygnował z niego, nie, taki był, bo południowy zmówił na łodzi, a wieczorny zmówił przy latarce. Żadnej dyspensy sobie nie udzielał. Także wszystkie i obowiązki kapłańskie, i obowiązki uczestnika grupy bardzo dokładnie spełniał i zawsze z taką naturalną radością. Nigdyśmy wujka nie uważali za kumpla i zawsze mieliśmy świadomość tego, że mamy wśród nas kapłana. I to na przykład rzutowało także na nasz strój na biwaku. To były wakacje, było ciepło, chcieliśmy być swobodnie ubrani, ale nikt tego nie narzucał, ani bo co roku był inny admirał, który zarządzał, ani żaden admirał, ani nikt z nas, ani tym bardziej ksiądz Karol Wojtyła, ale sami mieliśmy to wyczucie, że w ogóle trzeba zachować jakąś szacunek dla siebie przez zachowanie przyzwoitości, ale szacunek przede wszystkim dla tego księdza. I on, czyli ksiądz Karol Wojtyła, a potem biskup, na biwaku, na kajakach, to oczywiście nikt nie powie, że pływał w sutannie, prawda? Albo w długich spodniach, nie. Miał spodnie takie, szorty do kolan, natomiast nigdy nie zobaczyłam go z gołym torsem. Zawsze miał taki podkoszulek, no i zawsze ten szkaplerz schowany dyskretnie, ale widoczny. Jak było chłodniej, no to koszulka jakaś zwykle. W kratkę miewał koszulki z długim lub krótkim rękawem i skafander. Ale na biwaku, wtedy kiedyśmy tak odpoczywali i korzystali ze słońca, on zawsze był w spodniach i zawsze w tej koszulce. Było tak, że myśmy płynęli, byliśmy łodzią, mąż był wtedy admirałem tych kajaków na czarnej wodzie i myśmy byli też wtedy łodzią służbową, płynęliśmy pierwsi i na 814 kilometrze Wisły wysiedliśmy na brzeg, żeby zobaczyć, czy jest teren na biwak. No i wtedy mąż mi się oświadczył. No ale ten brzeg był niedobry, przepłynęliśmy na drugi brzeg, a potem dopłynął wujek, no tośmy od razu wujkowi o tym powiedzieli. A wujek powiedział, tak nas przygarnął nas tak do siebie i powiedział, jutro będzie msza święta w waszej intencji.
No, ale wujek nie wytrzymał, mówią, że to kobiety plotkują, a wujek nie wytrzymał i powiedział Jurkowi Ciesielskiemu o tym. Jurek przyszedł, mówi, powiedział mi wujek, żeście się zdecydowali, my już też jesteśmy blisko tego. No i następnego ranka, jak była msza święta, wujek powiedział, że dzisiejsza msza święta w intencji par, które przygotowują się do małżeństwa. I to była taka pierwsza. A potem jeszcze wielokrotnie zresztą to było wszystko. Zawsze zaczęło, u nas to było tak, że zaczęło się od modlitwy i wszystko było właściwie oparte o modlitwę. Jak była radość, to była msza święta. Było zmartwienie, była msza święta. A jak był problem, to omodlimy. Prawda? Zawsze wujek od tego zaczynał i tutaj też tak zaczął, a potem zrobił, potem Ciesielscy też podjęli taką decyzję i wujek zrobił w zimie, w niedzielę, jedną u sióstr Nazaretanek w kaplicy, taki dzień skupienia dla trzech małżeństw przygotowujących się do ślubu, to byli Danusia Plebańczyków na Jurek Ciesielski, my i panna Świeżawska z Józiem Deskurem, bratem kardynała obecnego. Mieliśmy taki specjalny dzień skupienia. No i potem oczywiście nie było mowy, żeby ktokolwiek inny sakramentu tego udzielał, jak wujek.